Cześć, ja jestem Paweł, razem ze mną jest Wiktor. Hej. I dzisiaj wracamy do naszego cotygodniowego omówienia Westworld. Jesteśmy już po odcinku drugim i może na początku, Wiktor, jak ci się w ogóle podobał odcinek? Tak zacznijmy bezspoilerowo, dosyć ogólnie. Wiesz co, podobał mi się, że był trochę mniej rozdrobniony, w sensie skupiliśmy się na dwóch wątkach, dwóch postaci i one krążyły przez ten cały odcinek. Pojawiły się według mnie w nim takie małe głupotki, do których myślę możemy przejść w części spoilerowej, które według mnie nie miały większego sensu, ale myślę, że na pewno rzuciły nam on dużo światła na temat paru rzeczy, których nie wiedzieliśmy, na temat paru postaci, co do których nie byliśmy pewni, jak sobie radzą. Więc myślę, odcinek ogólnie na plus, ogólnie idzie całkiem dobrze. Kurczę, mi się też podobało i pamiętam, jak tydzień temu żeśmy rozmawiali o tym, żeby nam dali więcej Bernarda i więcej Mif. No i dostaliśmy, bo cały odcinek jest w sumie o Bernardzie i o Mif. Te dwa wątki są prowadzone jakby równolegle. Myślę, że dlatego mi się tak podobało, że nie było Dolores, to nie miałem się na kogo denerwować. No, dokładnie tak. Mi się też podobało, natomiast, kurczę, no były tam głupoty i rzeczy, które mnie wybijały. Dobra, przejdźmy sobie do spoilerów, tak krótko żeśmy zaczęli, to lecimy spoilerowo. Cały jakby odcinek zaczyna się w momencie, w którym kończy się scena po napisach z pierwszego odcinka, to znaczy mamy Mif w czasach II wojny światowej. Okazuje się potem, że to się nazywa War World, że taki Westworld, tylko że wojenny. Że to jest kolejny park. Spotykamy też Hektora. Dzieje się tak, że Hektor ginie, Mif ginie i trafia do laboratorium, gdzie ją naprawiają. No i kurczę, jest tak, że nikt jej nie pamięta oprócz tego szefa fabuły, Lee. Który się w ogóle okazuje, że przeżył, jak dostał chyba tam 6 kulek w drugim sezonie. Tylko teraz po prostu musi chodzić o lasce. Tak, i to była pierwsza głupota, która mnie uderzyła w tym odcinku. Na szczęście nie okazała się taką głupotą, jaką mogłaby się okazać. No i Lee mówi, że specjalnie ją umieści w War World, bo stamtąd jest najbliżej do kuźni. I mamy znowu przeniesienie do Warworld i ona ucieka właśnie od Hektora, spotyka się z Lee, idą razem do kuźni, żeby poznać jej córkę, znaczy dojść tam do jej córki. I kurczę, to jest znowu kolejna głupota, która mnie uderzyła i która okazała się niekoniecznie głupotą, bo to było takie kurwa ciągnięcie tego beznadziejnego motywu poszukiwania córki z drugiego sezonu, że matko, jak ja tylko usłyszałem, no pojedziemy do twojej córki, uratujemy ją, to ja, o Boże, nie rób mi tego serialu, proszę, nie. Też tak według mnie dziwne było, że Maeve tak od razu wystała, że o dobra, jest kuźnia, no to ja lecę, spotkam się z córką, papa, co wydaje mi się dość mocną zmianą jej ogólnych tutaj, wiesz, jakby osobowości tego, co chciała uczynić, no bo ona od początku chciała przedostać się do świata ludzi, nawet wcześniej niż Dolores i zobaczyć, co tam się dzieje. Ale no jakby głupotki z wątku May, myślę, możemy wybaczyć przez to, czego się dowiadujemy potem, czyli że to wszystko to jest symulacja w symulacji. I prawdopodobnie jacyś ludzie, którzy przechwycili ten jej taki robotyczny mózg, chcieli się dowiedzieć, gdzie jest ta kuźnia i gdzie jest przetrzymywana reszta hostów, bo myśleli, że to Maeve je tam wysłała, a okazuje się, że Maeve też nie wie, gdzie oni są i to Dolores tam ich wysłała. Więc no, od tego momentu Maeve próbuje wydostać się z tej symulacji. No i tu jest fajnie zaznaczone, że ona jakby po Westworld już ma takie doświadczenie w wydostawaniu się z różnych symulacji, że i symulacja w symulacji jej nie przeszkodzi. To była w ogóle super sekwencja, kiedy ona próbowała zawiesić tą symulację z tymi żołnierzami, gdzie każdy zaczął do każdego strzelać. Mega w ogóle podobało mi się wizualnie to, jak to potem przychodzi do tego letterboxa, żeby tam zaznaczyć, że to się właśnie dzieje w świecie cyfrowym, a nie w świecie realnym. Dokładnie. I mamy te wszystkie motywy, jak ona zrzuca ten posąg i on zaczyna wisieć w powietrzu, jak wszystko się tak zawiesza, jak widzimy, jak w tle są te takie glitche. To się całkiem fajnie oglądało, ale teraz możemy, myślę, zanim powiemy więcej o wątku Maeve, to możemy przejść trochę do Bernarda, bo Bernard rzeczywiście dopływa do Westworld i Westworld się okazuje jakąś taką wyspą na tym morzu południowochińskim. W ogóle brawa dla Bernarda, że na tej łodzi się zdążył ogolić, bo miał brodę o wiele krótszą niż w pierwszym odcinku. Nie wiem, co on tam za taki nóż rybacki wziął i sobie tak po bokach przejechał. No, pewnie jakąś brzytwę, wiesz, marynarze też muszą się jakoś golić, nie? No tak, no i odwiedza Westworld, tam wraca do tego domku z pierwszego sezonu, gdzie zabił Teresę. I są chyba takie jakby małe podpowiedzi, że Bernard nadal nie do końca chyba osiągnął tą pełnię samoświadomości, bo na początku nie zauważa tych drzwi, których nie mógł zauważyć w pierwszym sezonie, przez to, że miał zaprogramowane, że nie może zauważyć tych drzwi. No ale przychodzi przez te drzwi i tam znajduje mnóstwo kopii samego siebie i postrzelonego Stubbsa, czyli tego granego przez tego trzeciego Hemswortha. I to jest najgorsza część tego odcinka.
To jest tak głupie, że on się okazuje hostem, ten Stubbs. To jest masakra. Znaczy to było bardzo, bardzo bezpośrednio zasugerowane w końcówce drugiego sezonu, ale tak pomyślałem, że Jezu, no jak każdy pracownik parku się okaże hostem, to też trochę lipa. Wiesz, według mnie to strasznie wybija z tego motywu odzyskiwania człowieczeństwa przez hosty. No bo tak naprawdę dochodzimy do momentu, w którym wszystko dalej wydaje się zaprogramowaną przez Forda swego rodzaju grą, nie? Cały bunt i wszystko, co dzieje się potem, wszystko, co dzieje się w drugim sezonie, gdzie uczestniczy Stubbs. Wychodzi na to, że Ford to kurczę zaplanował i to nic nie miało wspólnego z wolną wolą hostów. Przynajmniej ja to tak odbieram. Nie wiem, jak ty to widzisz. Też się muszę z tobą zgodzić, że trochę ten cały reveal mi psuje pewne rzeczy. Ale jakby no przynajmniej jakby starali się odróżnić Stubbsa tym od innych, że on od początku wiedział, że jest hostem i od początku nie miał tego swojego tam, Boże, jak to jest po polsku, ten cornerstone, kamień węgielny, czy jakoś tak, ta jego bazowa, aksjomatyczna motywacja. No to on nie miał żadnej takiej historii większej, miał po prostu zaprogramowane, że ma chronić hosty, więc ma w tym chronić Bernarda. A jak wszystkie hosty zostały zabite, no to Stubbs stwierdził, że zabije też sam siebie. Ale znajduje Bernarda, więc znajduje nowy cel w życiu i pomaga mu się przedostać przez ten park. I tam było super! Ta sekwencja przejścia przez park była kapitalna, jak pokazali nam laboratorium tego średniowiecznego parku ze smokami. To był chyba w ogóle Drogon, nie? Dokładnie, i ci naukowcy siedzący obok niego to byli ten, David Benioff i D.B. Weiss, czyli ci niesławni scenarzyści Gry o Tron, więc dostali swoje ostatnie 5 minut na wielkim ekranie, zanim pójdą w zapomnienie. Ja ich nie zauważyłem, natomiast też czytałem, że właśnie koło Drogona się pojawili. No i ten Bard grający, ten główny motyw Westworldu na tej swojej tam mandolince czy innej lutni też było, ale dostajemy. To jest znowu to, na co czekałem, to znaczy fajny jakiś reveal tego głównego motywu muzycznego całej serii, nie? Tak, ale też według mnie jakby razem z tym fajnym pokazaniem kolejnego parku dostajemy chyba najgłupszą rzecz tego odcinka, czyli Bernard podłącza się do tego systemu Westworldowego, bo jakby nie jest pewny, dlaczego go Dolores właściwie stworzyła, co ma sens, no bo dlaczego Dolores go właściwie stworzyła? On sam podejrzewa, że to jest dlatego, że Dolores potrzebuje jakiegoś przeciwnika, jakiegoś adwersarza, co ją będzie mógł w stanie powstrzymać, kiedy Dolores przekroczy tę cienką granicę, którą według niej dawno przekroczyła i zacznie zabijać ludzi byle tak bez powodu, więc będzie potrzebowała kogoś, kto będzie da radę ją powstrzymać i po to stworzyła Bernarda, ale Bernard też zakłada, że skoro ona go stworzyła, to wszystkie jego akcje są podyktowane tym, co jakby zaprogramowała mu Dolores. Więc chce się dowiedzieć czegoś o sobie ze źródła zewnętrznego, więc podłącza się do sieci parku, która jest no neutralna i wszystko wiedząca i może mu powiedzieć tak naprawdę wszystko, co się działo, czego on możliwe, że nie pamięta. I w tym czasie Stubbs spotyka innego ochroniarza. Oni są zdziwieni, że wow, Stubbs, po pierwsze co ty tu robisz, po drugie wow, żyjesz. Zaczyna się z nimi bić, udaje mu się tam rozbroić jednego, on wzywa posiłki. I Stubbs co robi, to ma do wyboru, po prawej karabin, idzie na niego 5 osób z karabinami, po lewej siekierę. Stubbs idzie po siekierę. Topór! Topór. Toporem pokonuje chyba tam z 3 z tych 6 strażników, pozostała trójka zaczyna uciekać przed nim z karabinami w ręku. Mają przed sobą kuźwa szalonego ochroniarza z toporem, którego trzeba powstrzymać, więc oczywiście uciekają przed nim. No i macha tym toporem, wraca do Bernarda. Bernard, nie mamy czasu, chodź, uciekamy. Jezus Maria, to było takie no... O, nie, to wybijało strasznie, ale plusem jest to, że było bardzo ładnie nakręcone. A to prawda, no ten, jakby zwłaszcza według mnie te sekwencje z May w tym odcinku były ładnie nakręcone, no bo były w tym obrazie anamorficznym i w ogóle. Ale no koniec końców to w sumie Bernard się chyba za dużo nie zdążył dowiedzieć, mówi, że no coś tam wie, już ma jakiś kierunek. No to wraca chyba do siebie, albo nie, Boże, nie wraca do siebie. Dowiedzieli się, że tak, że Dolores jest tym Liamem, tym od tego całego... Boże, ciągle mi wypada z głowy nazwa tej dziwnej maszyny okrągłej do tam przypowiadania myśli ludzi. To jest jakoś re. No i Bernard jakby stwierdza, że musi znaleźć tego gościa, wsiada na łódkę, przeprogramowuje Stubbsa, żeby pojechał razem z nim, bo Stubbs pewnie znowu by się zabił. No i sobie chłopaczki jadą na przygodę razem.
A robot nazywa się Rehoboam. Boże, jaka dziwna nazwa. Się pisze Rehoboam. Rehoboam, tak jest. Ze słuchu strasznie trudno to wychwycić czasem. Także to był wątek Bernarda w tym odcinku. Jak ci się podobał, oprócz tych dziwnych rzeczy, które się działy ze Stubbsem? Nie no, był totalnie kurwa głupi. Nie podobał mi się i to była najsłabsza rzecz według mnie w tym odcinku. Był idiotyczny i liczę, że może jakoś kurczę lepiej to rozwiną, bo na razie wątek Bernarda nie zapowiada się zbyt dobrze. Strasznie jakiś taki jest schematyczny, nudny i tak naprawdę nic się tam nie stało, bo co, przyszedł do Westworld, znalazł Stubbsa i wyszedł z Westworld. I to jest cały jego wątek, który jest rozciągnięty na połowę odcinka. Stubbs toporem pomachał, smoka zobaczyliśmy, w sumie tyle. O, jedynie smok to jest fajna rzecz, no i to jak to było wszystko nakręcone. Bo ta scena walki toporem z tymi żołnierzami była spoko nakręcona. To wyglądało fajnie, ale to było tak głupie. Dobra, to wróćmy myślę do wątku Maeve. Ona już się dowiedziała, że jest w symulacji, więc twierdza, że no, ktoś, kto napisał tę symulację, to był trochę leniem. I da się ją przeciążyć w pewien sposób. Więc dostaje się do tableta, który zawiąza tym wszystkim. Zaczyna no, robić wszystko, żeby zawiesić tę symulację, no i jej się w końcu udaje. No i wtedy hakowuje się do tego takiego dziwnego laboratorium, gdzie są przetrzymywane wszystkie mózgi tych hostów, hakuje się w jednego z dronów, wykrada swój mózg i zaczyna spierdzielać. No a symulacja, jako że ona cały czas się działa jakby w jej systemie, to umiera i ostatni raz widzimy Lee, który się z nią żegna. Nie wiem w ogóle, jakim cudem ten Lee z symulacji osiągnął swego rodzaju samoświadomość, ale no szybko mu się to może udało. Może był tak po prostu zaprogramowany. Może w sumie. No i jakby tutaj myślę, mamy najciekawszy moment tego odcinka, bo poznajemy przez to nową postać, no bo Maeve nie udaje się niestety uciec w formie robota z tym jej mózgiem, ale nagle budzi się w swoim ciele, cała na biało, w jakiejś tutaj dziwnej tropikalnej posiadłości. I w tej posiadłości spotyka takiego siwego pana przypominającego Banderasa. Serak on się tak, nazywał. Seraka. Serak. I Serak, jak się okazuje, jest architektem tego Rehoboama. I mówi, że no trwa wojna, tylko ludzie w tym nie wiedzą, że trwa wojna i tę wojnę ja i ty musimy wygrać, co ewidentnie pokazuje to, że oboje są cali na biało, a Dolores jest cała na twardo, co ciężko się można domyślić, ale to oznacza, że oni są dobrzy, a Dolores jest zła. No tak, to jest takie jebanie po oczach, wiesz, oczywistą symboliką. Ale w sumie pasuje, nie? No bo w pierwszym sezonie też no tak, bohaterowie William miał na początku biały kapelusz, potem zmienił na czarny, to się trzyma tak. Z całym tym serialu. Ale jeszcze lepiej, Caleb jest zawsze ubrany na szaro. Nie, wątek Maeve akurat był ciekawy, bo bardzo mnie ciekawi, jak to dalej poprowadzą, czy... Bo jest pokazane, że ten Serak ma jakby władzę nad Maeve. No tak, że jakby przeprogramował ją, żeby mógł nią sterować, więc jakby jest zmuszona robić to, co on chce, nawet jeśli jej się to nie podoba. Więc pewnie wydaje mi się, że będzie jej kazał przeprowadzić zamach na Dolores swego rodzaju. No to Dolores już jest z dwoma hostami pokłócona, bo i Bernard chce ją zatrzymać, i Maeve chce ją zatrzymać. Więc no jakby ciekawe, jak sobie z tym poradzi, bo po pewnym odcinku pamiętam spekulowaliśmy, kto się dziwi w ciele Charlotte. Potem sobie tam pooglądałem trochę filmików i sobie zostałem przypomniany, że przecież Teddy to już dawno sobie siedzi w kuźni, więc to nie może być mózg Teddy'ego, bo jakby istota Teddy'ego siedzi właśnie w kuźni, w tym takim idyllicznym świecie hostów. Więc nadal niezbyt wiadomo właściwie, kto siedzi w ciele Charlotte. Ja mam taką teorię, że w ciele Charlotte jest Dolores i że wątek Charlotte dzieje się przed wątkiem Dolores, zanim ona zrobiła sobie swoje ciało. O kurde, w sumie ma to sporo sensu, zwłaszcza, że póki co jeszcze nie mieliśmy. Wtedy mamy, wiesz, dwa timeline'y, to znaczy... Pierwszy timeline to jest właśnie te 3 miesiące po wyjściu z parku, gdzie Dolores jeszcze nie ma swojego ciała i działa sobie jako Charlotte. W tym samym czasie dzieje się wątek Maeve i w tym samym czasie dzieje się wątek Bernarda, a wątek Dolores jako Dolores to jest już jakaś tam przyszłość. I myślę, że dojdzie nam jeszcze właśnie jeden wątek, jedna linia czasowa związana z Williamem, ale no to zobaczymy. Zwłaszcza, że w poprzednim odcinku było mówione, że ile już Dolores siedzi w tym świecie. Ona tam już musiała dobre no, parę miesięcy siedzieć, bo już zdążyła spotkać tego gościa, tam wejść w nim związek, podowiadywać się parę rzeczy. No, pewnie, że tak. A tutaj w tym odcinku Bernard, jak sprawdzał sobie system, to tam powiedział, że sprawdź ostatnie 100 dni i widzieliśmy, że przez te ostatnie 100 dni... No, to były 3 miesiące. No, 3 miesiące, ale była tam jeszcze akcja z drugiego sezonu, więc myślę, że to ma sens, że to, co się dzieje teraz z Bernardem i Maeve, dzieje się przed tym,
co aktualnie widzimy, dzieje się z Dolores już w ciele zwykłej blond Dolores. Mhm, też mi się tak wydaje. Ten odcinek, myślę, aż bardzo tutaj statusu quo nie zmienił. Tam podowiadywaliśmy się paru rzeczy, poznaliśmy tą nową postać, parę tutaj pytań zostało zawieszonych i nieodpowiedzianych. Myślę, że w następnym... Jak zawsze w Westworld. Tak, liczyłem, że zobaczymy scenę po napisach z Williamem, ale no nie dostaliśmy. No, ja też czekałem i kurczę, mówię, nie wyłączam. Ed Harris w tej roli jest, powiem, taki fajny i taki magnetyzujący, że naprawdę fajnie byłoby go zobaczyć z powrotem. No, zgadzam się. Powiedz mi, czego oczekujesz od kolejnego odcinka? Czy już masz jakieś teorie, jak to się może rozwiązać? I w którą stronę to może pójść? No, myślę, że zobaczymy może jakieś pierwsze starcie Bernarda i Dolores. No bo dziwnie by było, że skoro teraz już wyruszył do niej, to żeby w następnym odcinku się nie spotkali, tylko w następnym odcinku mamy 40 minut Bernarda siedzącego na łodzi i sobie gadającego ze Stubbsem o tym, jak się fajnie toporami bije ludzi. Jestem ciekaw też, co będzie z Maeve, no bo musi przystać na propozycję tego architekta, więc pewnie też już wyruszy na jakiś manhunt co do Dolores. No i co z wątkiem jej i Caleba, bo Caleb to będzie taki chyba pierwszy, mniej więcej dobry człowiek, którego spotka Dolores, więc może on zdoła jakoś powoli zmienić będzie. Ją, tak, znaczy będzie może powoli zmieniał jej zdanie na temat tego, że jest jeszcze ta mała cząstka ludzi, w których siedzi trochę tego dobra. Ale znając życie, to pewnie Dolores się tego dowie, a potem go kopnie w dupę, zostawi tam na śmierć i zrobi tą swoją wielką wojnę, o której nikt nie wie. No i William, dajcie Williama. Tak, dajcie Williama, dajcie więcej Maeve. Trochę mniej Bernarda, bo ten jego wątek jest kurczę, beznadziejny według mnie. Znaczy może nie do końca beznadziejny, ale jest słaby, no. Mnie tam o wiele bardziej ciekawiło, jak siedział w tym swoim PGR-ze w pierwszym odcinku, no, zabijał serio, te krowy. No to było intrygujące, takie kurczę, wiesz, coś czego nie widziałeś wcześniej, a teraz to znowu wraca do tego Westworld. No fajnie, dostaliśmy ten baśniowy park ze smokiem, ale nic ciekawego poza tym nam nie pokazali. Na pewno szykuje się jakieś spotkanie tej wielkiej trójki, więc zobaczymy, myślę. Co z tego wyniknie? Dobra, a co powiesz o zwiastunie tego trzeciego odcinka, bo żeśmy już też już dostali zwiastun na oficjalnym kanale HBO Go. Jak ci się podoba? No bo widzimy, że będziemy tam mieli prowadzone głównie wątki Dolores i Charlotte. I kurczę, to może być ciekawe, jak zbudują tą relację Charlotte z jej dzieckiem i czy to jakoś wpłynie. No i kurczę, przez ten zwiastun właśnie widzimy, że Charlotte to jednak chyba nie jest Dolores, nie? Co ty o tym myślisz? Znaczy nadal też nie wiemy, jaki jest w ogóle chronologiczny ciąg tych wszystkich momentów z Charlotte, więc może najpierw żyje jako Dolores i próbuje jakoś dostosować do tego życia z synem, a potem robi swoje ciało i się żegna z tamtym. Ale też no mamy tutaj hinty, że... No ta osoba będąca w ciele Charlotte ma jakieś dziwne problemy z tym ciałem, ciągle krwawi, mówi, że nie wie co robić, więc to naprawdę będzie ciekawe to dostosowywanie się do życia w zupełnie innym świecie i w zupełnie innym ciele. No i mamy tutaj już Dolores w jakimś tutaj stroju superbohaterskim mówiącym do Caleba, że wywołam rewolucję, więc szykuje się tradycyjne gadanie Doloresowe. Na to aż tak się nie hajpuję, ale czekam na ten wątek Charlotte i rozwinięcie go, bo to naprawdę jest ciekawe już jakby w teoretycznym sensie, że jakby życie w ciele innej osoby i próba bycia tą osobą. No i właśnie te kontakty z dzieckiem mogą być super przedstawione. Tak mi się wydaje, że to może fajnie rozwinąć postać i myślę, że w pewnym momencie nawet zacznie mieć jakieś takie kurcze wątpliwości, czy jakąś dozę współczucia, współodczuwania. Myślę, że tak dosyć fajnie to mogą pokazać, jeżeli pójdą w tę stronę. No tak, zdecydowanie. No, na pewno to dziecko jakoś wpłynie na jej postrzeganie swojej roli i tego całego ludzkiego świata, że może warto nie do końca go rozwalać, bo Dolores przecież zamierza tam zanihilować gatunek ludzki, nawet hostów. Więc może to jakąś ciekawą dynamikę wywołać na pewno. Dobra, myślę, że będziemy kończyć na dzisiaj. No ja ze swojej strony dodam, że dalej jestem zainteresowany tym serialem, ale już może troszeczkę mniej niż po odcinku pierwszym. Poziom według mnie troszeczkę spadł przy tym drugim odcinku, ale dalej jestem ciekawy, jak to się potoczy i będę oglądał. Także czekajcie na kolejne omówienia, zapraszamy też na Spotify, tam też możecie nas posłuchać, na fanpage. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, hej. Cześć.